Panie Marszałku, Szanowna Wysoka Izbo, przede wszystkim dziękuję szanownemu panu posłowi Zbigniewowi Ziejewskiemu za bardzo merytoryczne pytania. Odpowiedź dotycząca kwestii czynszu dzierżawnego. Zostajemy przy pszenicy, nie rozważamy żyta. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące Iławy, oczywiście szanowny pan poseł otrzyma odpowiedź, jak sobie życzył, na piśmie. Jeżeli chodzi o ważne pytania pana Jana Szopińskiego, zaszło pewne nieporozumienie. Nie mogliśmy mieć rok temu stanowiska takowego, jak pan poseł mówił, ponieważ jeszcze ustawa o fundacjach rodzinnych nie obowiązywała. Obowiązuje od maja tego roku i tę zmianę, którą dzisiaj proponujemy, uważamy za bardzo istotną, tym bardziej, że żadna fundacja rodzinna do dnia dzisiejszego nie została zarejestrowana, więc tutaj uwag nie ma. Mam nadzieję, że tym rozwialiśmy te wątpliwości ze strony posłów Lewicy. Jeżeli chodzi o odpowiedź dla pani, szanownej pani poseł Kurowskiej, nie ma tam limitów kilometrowych. W planie finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będą założone określone środki na tego typu inwestycje. Jeżeli chodzi, dziękuję panu posłowi Tudujowi za pierwszą część swojej wypowiedzi i pozytywne słowa dotyczące tych kwestii, o której rekomendowali i o które postulowali rolnicy. No, druga część ewidentnie już jest kampania wyborcza. Niepotrzebnie mieszać do tak ważnych spraw jak kwestie zagospodarowania gruntami rolnymi, kwestii komisji śledczej. Ufam jednak, że Konfederacja ten ważny projekt poprze. Zachęcam do tego. Cóż mogę powiedzieć szanownym posłom Platformy Obywatelskiej? Smutne stanowisko. Smutne, że będziecie głosować przeciwko tak ważnej ustawie w kontekście szczególnie dzisiejszej sytuacji, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Tak niemerytoryczne stanowisko jest rzeczywiście dla samych rolników niezrozumiałe, ale jestem przekonany, że w związku z tą waszą polityką negacji wszystkiego, co robi rząd Zjednoczonej Prawicy, Donald Tusk kazał wam przyjąć takie stanowisko, ale jestem przekonany, że rolnicy w październiku 2023 roku w sposób odpowiedni was przy urnach rozliczą. Bardzo serdecznie dziękuję.